You think things were done that worked for my life. Just sugar and my wife. And thank my heavenly stars to be even here today. Thanks to the stands for freedom. They have been taken away. A mój wydawca pyta mnie, czy maszyna do pisania też spadła z palmy i z drzewa kokosowego. Nie, maszyna do pisania nie spadła z palmy i nie spadła z drzewa kokosowego, ale proszę spojrzeć, jak ona jest ładna. Rozmowa polityczna zaczyna się właśnie teraz. Z nami jest Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, były minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie ministrze, dlaczego w polskim Sejmie Prawo i Sprawiedliwość skandowało Donald Trump, Donald Trump? Tak, widzę, panie redaktorze, szanowni państwo, że dla wielu dzisiaj jest to sprawa kontrowersyjna, a ja wyjaśnię tę kwestię krótko. Otóż, szanowni państwo, waga zwycięstwa prezydenta Donalda Trumpa jest olbrzymia w skali globalnej, ale również w skali polskiej. Ona daje wielką nadzieję na powrót do normalności. Tak, na powrót do normalności, ponieważ dzisiaj Europa nie jest na drodze normalnej. Dzisiaj Europa jest na trajektorii do upadku. Dzisiaj Europa pogrąża się w lewiacko-liberalnym szaleństwie, który niszczy nas zarówno w wymiarze społecznym, narzucając nam multikulturalizm w postaci chociażby nielegalnych imigrantów, ale również niszczy nas gospodarczo, po prostu drenując kieszenie naszych gospodarek, drenując kieszenie naszych obywateli, poprzez chociażby takie szaleństwa, jak jakieś, nie wiem, zielone łady i inne wymysły pseudoklimatyczne, które po prostu niszczą naszą innowacyjność, niszczą nasze kieszenie, narzucając nam drogą energię. I mówiąc wprost, prezydent Donald Trump jest nadzieją na to, że to się zmieni. Naprawdę nie da się patrzeć na Stany Zjednoczone w oderwaniu także od polityki w Europie i jest duża nadzieja, że zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa spowodują, że wrócimy na drogę do normalności i tym samym uratujemy Europę, ale także uratujemy Polskę przed upadkiem, bo tak trzeba mówić po prostu wprost. I to były po prostu, panie redaktorze, takie zwykłe pozytywne emocje. My jako politycy także jesteśmy ludźmi. Panie pośle, to ja spytam o pewną perspektywę, która no, w pewnym sensie jest albo może być za chwilę jakąś formą powtórki z rozrywki. W latach 2007-2008 w Polsce była już taka sytuacja, że mieliśmy prezydenta, który był jednoznacznie skoncentrowany i był jednoznacznym zwolennikiem transatlantyckiej wizji bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa Polski. Był to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. W Stanach Zjednoczonych był prezydent wywodzący się z partii republikańskiej, choć żeby było jasne, środowisko Donalda Trumpa i środowisko George'a W. Busha to zupełnie inne środowiska i to nie jest jednoznaczne, ale jednak był to establishment partii republikańskiej. A w Polsce premierem był Donald Tusk, a ministrem spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dziś już z dokumentów wiemy, jak wyglądała różnica pomiędzy tym, co Donald Tusk i Radosław Sikorski publicznie mówili na temat swoich dobrych relacji i dobrej woli w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a co robili. Robili rzeczy, które no między innymi w polskich notatkach dyplomatycznych opisywane były jako, tak przynajmniej twierdzili dyplomaci amerykańscy w rozmowie z polskimi dyplomatami, że polski rząd negocjuje w złej woli, na co innego się umawia, a co innego robi. Jak pan sądzi, jakie będą
konsekwencje tego, że nawet jeśli w kwestiach, nie wiem, energetyki tutaj wspomnianej, czy ideologii wokeness, czy zapobieganiu światowemu handlowi ludźmi, którym jest w istocie nielegalna imigracja, Donald Trump będzie miał poglądy zbieżne na przykład z poglądami pana posła Andruszkiewicza, czy większości Polaków, podczas gdy rząd Polski będzie miał zupełnie inne, a do tanga niestety trzeba dwojga. I, no i to może rodzić całą masę konsekwencji. Jak państwo na to patrzą w Prawie i Sprawiedliwości? No patrzymy na to niestety bardzo negatywnie, właśnie kierując się tym doświadczeniem, które mamy z poprzednich lat, o których powiedział pan redaktor. Pamiętamy, ile Polska straciła czasu na budowanie własnego bezpieczeństwa geopolitycznego, na przykład poprzez bombardowanie polityczne kwestii instalacji antyrakietowej w naszym państwie przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi pod rządami Donalda Tuska. To świetnie było pokazane chociażby w serialu Reset. I to zaważyło w dużej mierze moim zdaniem na tym, że Polska po prostu była mniej bezpieczna i dzisiaj także przez to być może jesteśmy mniej silni niż byśmy byli, gdybyśmy wtedy mieli patriotyczny rząd, który chciałby wspólnie, realnie ze Stanami Zjednoczonymi takie bezpieczeństwo budować. Donald Tusk robił wszystko, opóźniał tego rodzaju współpracę. Pamiętamy, że doszło nawet do sytuacji, w której pan Tusk rozmawiał z panem Putinem, konsultował się z panem Putinem w Moskwie, pytając go o jego opinię w sprawie sojuszniczych instalacji w Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczy, to kwestia niebywała. Znaczy, jak można z państwem wrogim rozmawiać na temat własnego bezpieczeństwa? No to może pan Putin także zdecydował o rozwiązaniu na przykład jednostki wojskowej. To przepraszam, to ja spytam, czy skoro dzisiaj jest tak, panie pośle, panie ministrze, że dokładnie ten sam ton wypowiedzi słyszymy z Berlina, choć tam akurat zdaje się rząd w tej chwili się zmienia, więc nie wiadomo, jak to będzie za chwilę wyglądało, ale taki ton słyszeliśmy z Francji, z wielu różnych miejsc, że Europa ma budować swoją jakąś mityczną suwerenność i musi dorosnąć w pewnym sensie i wyzwolić się spod tego patronatu Stanów Zjednoczonych i zakończyć ten geopolityczny eksperyment. Czy dzisiaj jest tak, że treść polityki względem Waszyngtonu polski premier najpierw ustala w Berlinie, w Paryżu, może w innych stolicach? Panie aktorze, nawiązując do tego rozpadu niemieckiego rządu, w kuluarach Sejmu śmieją się, że Donald Tusk został obecnie polityczną sierotą. Natomiast wracając do kwestii tą, o którą pytał pan redaktor. No otóż ona jest niezwykle ważna. Każdy, kto dzisiaj opowiada, że Europa powinna, nie wiem, zrzucić te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że powinien się skończyć prymat amerykański na świecie, de facto działa wbrew i przeciwko egzystencji potencjalnym interesom państwa polskiego. Otóż nasza historia bardzo jasno uczy, że w momencie, gdyby tutaj zabrakło Stanów Zjednoczonych dzisiaj jako siły, w naszej części Europy zwłaszcza, Polska padłaby bardzo szybko ofiarą porozumienia niemiecko-rosyjskiego, którego to porozumienia niemiecko-rosyjskiego, w mojej opinii, dzieckiem jest obecny rząd w naszym państwie niestety. Uważam absolutnie, że Donald Tusk w znaczeniu politycznym jest przedłużeniem polityki niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej i nieprzypadkowo realizował reset z Federacją Rosyjską, który to reset miał umożliwić podanie sobie właśnie ręki przez Berlin i Moskwę ponad głowami Polski. Polska miała być sprowadzona tylko i wyłącznie do roli kraju tranzytowego, który nie ma żadnej podmiotowości gospodarczej, militarnej, politycznej. I Stany Zjednoczone. Ale zaraz, czy to znaczy, że pańskim zdaniem? Tak, tak. Czy to znaczy, że pańskim zdaniem ta seria wypowiedzi, które tutaj na początku programu ledwie zaznaczyliśmy, no ale pamiętamy, no to besztanie w zasadzie amerykańskich senatorów przez Donalda Tuska na początku roku, no ostatnie wypowiedzi, w tym ten ostatni wpis, no cała seria takich antyamerykańskich, w ogóle nawet nie skierowanych wyłącznie przeciwko Donaldowi Trumpowi, bo takich też było bardzo dużo, ale po prostu skierowanych przeciwko Stanom Zjednoczonym jako tak. Takim wypowiedzi, to jest element świadomej strategii budowanej przez polskiego premiera?
Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Prawda nas wyzwoli, a prawda jest taka, że obecny rząd, to trzeba mówić wprost i uczciwie, nie można tutaj się bawić półśrodki. Myślę, że te czasy naprawdę już powinny raz na zawsze minąć. Obecny rząd został w Polsce zainstalowany przy wielkim, wydatnym wsparciu niemieckim między innymi. Po to był Donald Tusk Niemcą, żeby właśnie realizować ich na terenie Polski ich interesy. A w naszym interesie z kolei jako polskich patriotów jest to, żeby w Polsce był patriotyczny, suwerenny, niepodległy rząd, który będzie de facto wracał na tory rozwoju, budowy takich inwestycji jak Centralny Port Komunikacyjny, jak Atom, jak drogi w Polsce, jak inwestycje w Polskę samorządną, jak inwestycje w polską rodzinę, którą dokonaliśmy, żeby w ten sposób wzmacniać państwo polskie. I dzisiaj w tej sytuacji, w której my jesteśmy, Donald Tusk walcząc czy swoimi ustami, czy ustami pana Sikorskiego wcześniej, z prezydentem Donaldem Trumpem, ta ekipa robiła, przypominam, wszystko, żeby propolski prezydent Donald Trump, któremu naprawdę Polska zawdzięcza dużo, no chociażby wzmocnienie polskiej siły militarnej, wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zniesienie wiz, modernizacja wojska polskiego. To właśnie ta administracja Donalda Trumpa była Polsce bardzo przyjazna i nieprzypadkowo właśnie dlatego administracja Donalda Tuska tak bardzo walczyła w kampanii amerykańskiej, zniechęcając Polonię do głosowania na Donalda Trumpa. Właśnie dlatego. To było celowe działanie, które jest na rękę Niemcom, bo Niemcom chodziło o to, żeby to się nie wydarzyło, żeby Donald Trump nie wygrał i żeby po prostu pozbyć się Stanów Zjednoczonych z Europy i w tym momencie zacząć z powrotem budować ten projekt niemiecko-rosyjskiej Europy, ten projekt mitej Europy, w myśl którego Polska ma być takim karzełkiem, który siedzi u nóg pani kanclerz czy pana kanclerza, zależy kto tam będzie siedział, nie odzywa się, nie przeszkadza w rwieniu interesów Berlinowi i Moskwie. Panie pośle, słyszał pan wypowiedź, pan Bogdan Klich został zapytany o swoje perspektywy no, w kontekście jego różnych wypowiedzi no, bezczelnych, to tak najlżej to ujmijmy, skierowanych względem no, środowiska, czy polityka, czy polityków, którzy dziś rządzą albo za chwilę będą rządzić w kraju, w którym on chciałby być ambasadorem. No i dowiedzieliśmy się, żeby mu nie zawracać głowy, bo jest noc i wszyscy śpią. Znaczy nie, no to jest szaleństwo. To znaczy dzisiaj pamiętajmy o tym, że obecny minister spraw zagranicznych Polski, który także, jak słyszymy, chce być kandydatem na prezydenta państwa polskiego, on i jego najbliższe otoczenie, bliscy, niejednokrotnie ubliżali Donaldowi Trumpowi. To nie miało nic wspólnego absolutnie z wyrażaniem jakiegoś sceptycyzmu politycznego. To było po prostu zwykłe ubliżanie, imputowanie, że jest jakimś Hitlerem, imputowanie, że jest powiązany z ruskimi służbami. No to było takie po prostu bezczelne wylewanie szamba w jego kierunku. Pan Klich również brał udział przecież w tego typu nagonkach i dzisiaj mówienie o tym, że ci ludzie typu Sikorski, typu Tusk, typu Klich, oni mają rzekomo dzisiaj budować dobre relacje dla państwa polskiego z największym mocarstwem świata, no to jest plucie w twarz naszej logice, ale także plucie w twarz Polakom. Absolutnie do tego nie dojdzie. Będzie powtórka z tego, co już było w latach 2007-2014-2015, kiedy z jednej strony oni opowiadali oczywiście, jak im bardzo zależy na tym, żeby Polska miała dobre relacje z największym mocarstwem świata, czyli Stanami Zjednoczonymi, a na stronie tej takiej czynnej, w okresie czynów, robili wszystko, żeby tą współpracę bombardować. Na przykładzie mówiliśmy to chociażby tarczy antyrakietowej. Dlatego my nie mamy czasu, szanowni państwo. Musimy wygrać w Polsce wybory prezydenckie w przyszłym roku i jak najszybciej w Polsce powinien się ukonstytuować na powrót rząd suwerennościowy, niepodległościowy, ponieważ szkoda czasu. Wraz z przyjściem Donalda Trumpa i no dobrze, ale co to oznacza? Administracji musi po prostu działać. Mhm. Panie ministrze, ale kto będzie startował w wyborach prezydenckich? To jest bardzo mało czasu. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, ja wiem, że to zupełnie inna rzeczywistość, inne systemy polityczne, wszystkim się różnią, czy bardzo wieloma rzeczami się różnią. No, ale o tym, że Donald Trump będzie startował w wyborach prezydenckich, dowiedzieliśmy się, zresztą tak sobie przypominam, dowiedzieliśmy się z ust jednego z jego współpracowników, Jasona Millera, na antenie telewizji TVP World. Proszę państwa, ponad dwa lata temu ta informacja pierwszy raz się pojawiła, że tak na pewno w 2024 roku będzie Donald Trump startował w wyborach. No a mamy do wyborów, ile, 7 miesięcy i nie wiemy, kto będzie kandydatem największej polskiej partii politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość.
Panie doktorze, pan redaktor i cała Telewizja Republika naprawdę bardzo blisko obserwowała kampanię w Stanach Zjednoczonych, także bezpośrednio rozmawiając z prezydentem Donaldem Trumpem. No wiemy, że ta kampania amerykańska jest pewnie dla nas niedoścignionym wzorem. Musimy oczywiście na nią patrzeć, bo była naprawdę robiona bardzo profesjonalnie. Natomiast wracając do wyborów w Polsce, no my podchodzimy niezwykle poważnie do tej kwestii, mając na względzie to, jak niezwykle istotne dla przyszłości państwa polskiego, naszej suwerenności i niepodległości w przyszłości, będą wybory prezydenckie, które odbędą się w przyszłym roku. Dla nas to jest sprawa fundamentalna, wręcz egzystencjalna. Znaczy porażka patetycznego obozu w tych wyborach może oznaczać dumpnięcie systemu i de facto, tak jak mówiłem wcześniej, pozbawienie niepodległości naszej ojczyzny, sprowadzenie nas do roli karzełka przy nogach niemieckich w Europie. Natomiast wracając do pańskiego pytania, nasza partia jako Prawo i Sprawiedliwość, mając na względzie tą wagę tych wyborów, jak to jest bardzo ważne w naszej przyszłości, organizuje teraz szereg badań, kto tak naprawdę będzie najlepszym kandydatem, kto ma szanse największe, żeby zdobyć serca Polaków, żeby wygrać. Mam nadzieję, że te badania, z tego co słyszałem, one się niebawem zakończą i wówczas przystąpimy do procesu już wyłonienia kandydata i rozpoczęcia jego kampanii de facto wyborczej. Dlatego bardzo prosimy jeszcze o chwilkę czasu. No naprawdę wiemy, panie proszę, w tej chwili po Polsce na kolejnych bardzo ciekawych i entuzjastycznie przyjmowanych czy organizowanych spotkaniach, na których entuzjastycznie przyjmowani są i Karol Nawrocki, i Przemysław Czarnek. To dwaj politycy, którzy są wymieniani w tej chwili jako tacy ludzie. I na tych spotkaniach, i na jednych, i na drugich spotkaniach wyczuwalny jest entuzjazm, którego ja bardzo dawno nie widziałem. I w pewnym sensie nie widziałem go również w trakcie kampanii wyborczej, ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu. To między tymi dwoma kandydatami w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość wybiera? Nazwisk jest kilka, panie rektorze. Rzeczywiście jest tak, że te, które pan wymienia, no również są na pewno w tak zwanej grze politycznej. No to są ludzie, osobistości, które mają bardzo duży potencjał polityczny, ale absolutnie wybór musi paść na to nazwisko, które ma największą szansę również pozyskać nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale również wyborców innych ugrupowań, bo wiemy, że najpewniej w Polsce dojdzie do drugiej tury, w którym kandydat Prawa i Sprawiedliwości zmierzy się pewnie z kandydatem wystawionym przez obóz zewnętrzny Donalda Tuska i wówczas ta bitwa o Polskę się rozpocznie i będziemy musieli także przekonać Polaków, tych, którzy na przykład nie głosowali na naszego kandydata w pierwszej turze. Dlatego też będziemy ciężko na to pracować, żeby to się udało, a ten entuzjazm rzeczywiście jest i my nie możemy go zawieść jako Prawo i Sprawiedliwość. Musimy spełnić oczekiwania Polaków, spełnić oczekiwania obywateli i dać siebie wszystko, żeby naprawdę bardzo ciężko zasuwać, pracować po to, żeby te wybory na końcu wygrać, bo to chodzi o Polskę, a nie o nas. Panie pośle, to jeszcze dwa w takim razie pytania, w zasadzie jedno pytanie. Jak pan skomentuje słowa Donalda Tuska na konferencji prasowej oraz to, co wydarzyło się po tej konferencji prasowej? Donald Tusk stwierdził, że nigdy w życiu nie nazywał Donalda Trumpa, nie mówił o jego rzekomych związkach z rosyjskimi służbami specjalnymi, podczas gdy w sposób jednoznaczny powiedział rok temu, że jego zdaniem, czy zdaniem amerykańskich służb, rzekomo został zwerbowany przez rosyjski wywiad 30 lat temu. Słowa zupełnie niebywałe, skandaliczne, pozbawione jakichkolwiek podstaw, a jeszcze bardziej skandaliczne zaprzeczenie, że nigdy takich słów Donald Tusk nie powiedział. I jeszcze w tym wszystkim chwilę później dziennikarka, która zadała oczywiste, narzucające się pytanie, którego kartel medialny III RP za wszelką cenę nie chciał zadać, no to dowiedziała się, że nie będzie więcej zapraszana na konferencję prasową. Donald Tusk jest wybitnym manipulatorem i zawodowym kłamcą. Robi to doskonale. Może nauczył się od swoich zagranicznych patronów, którzy może mu powiedzieli, że... Ja nie wiem, czy tak doskonale. Tak, ale jakby wracając, panie aktorze, też do kwestii pewnej. Moim zdaniem Donald Tusk nie zarejestrował podstawowej kwestii. Otóż jemu się wydaje, że działa absolutnie w tych samych warunkach, jakich działał w latach 2007-15, kiedy rzeczywiście kartel medialny III RP był niesamowicie mocno domknięty, a internet, jeszcze umówmy się, w media społecznościowe w Polsce nie były tak rozwinięte. Otóż mamy dla Donalda Tuska złą wiadomość. Po pierwsze, rozmawiamy dzisiaj w Telewizji Republika, w polskiej telewizji, która staje się największą polską telewizją i stacją informacyjną w Rzeczpospolitej, a po drugie mamy jednak coraz bardziej zinformatyzowane społeczeństwo i internet obiegają dzisiaj jego kłamstwa. I
naprawdę niech Donald Tusk nie będzie przekonany o tym, że Polacy tego nie zauważą, bo zauważą i mam nadzieję, że Polacy odpowiednio to ocenią i uznają, że naprawdę tak kłamać w twarz nie wypada i podziękują temu obozowi w najbliższych wyborach prezydenckich w ten sposób. Adam Andruszkiewicz, bardzo dziękuję panie pośle za to spotkanie, za spotkanie w programie Michał Rachoń, jedziemy na antenie Republiki. Szanowni państwo, żegnając się dzisiaj i dziękując bardzo za to spotkanie, dziękuję również naszym komentatorom. Przypomnijmy, dzisiaj byli z nami Maja Drzewiecka, był z nami Marian Kowalski, był z nami Emil Leniec. Chyba, że jeszcze mamy, patrzę w stronę reżyserki, czy my mamy zestawienie, jeśli ktoś jeszcze tego nie widział, dwóch wypowiedzi Donalda Tuska a propos Donalda Trumpa. Myślę, że w reżyserce możemy to mieć. Jeśli to mamy, to może poproszę, żebyśmy to pokazali. No za chwilę ten materiał państwu pokażemy. No, nasi komentatorzy z pewnością to bardzo dobrze pamiętają. Mamy, to bardzo proszę. Donald Trump, który moim zdaniem ma małe szanse wygrania kolejnych wyborów, to Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Możemy sobie nawet żartować, bo Trump bywał też bardzo taką komiczną i groteskową postacią, ale to jest człowiek i mówię o tym z pełną odpowiedzialnością. Jest mi przykro, no bo jak czasami czytam Donald T., to myślę przez moment, że to o mnie, a później się okazuje, że jednak jest jakiś... Znaczy, z drugiej strony powiem szczerze, jak sobie pomyślę, że dużo więcej ludzi ma problem z Donaldem T. stamtąd niż z Donaldem T. stąd, to też jest jakiś... Jakaś ulga. Na konferencji prasowej pytano o te słowa Donald, nigdy tego nie mówiłem. Poproszę was o komentarze krótkie. Marian Kowalski. Cóż, Donald Tusk wcale nie jest wytrawnym politykiem, ale zwykłym amatorem, który bez rozkazów i opieki z zewnątrz nigdy nie zrobiłby kariery politycznej. Pali za sobą mosty, bo myśli, że zawsze będzie miał opiekę w Berlinie. A w Berlinie teraz będą mieli o wiele większy kłopot niż bycie suflerem takiego politycznego dyletanta. I jeżeli wygrają wybory w Niemczech siły, które jawnie sprzyjają Rosji, tak, chcą wrócić do ścisłej współpracy gospodarczej z Rosją, no to Donald Tusk będzie w sporych opałach, dlatego jego opcja polityczna już dzisiaj powinna zacząć pakować bagaże, bo oni chcą doprowadzić Polskę do takiego nieszczęścia, że nie będzie miała żadnego sojusznika i nie będzie miała też powodu, a nie będzie nikt miał powodu tego, żeby pielęgnować takich partaczy politycznych na stanowiskach. I nie będę więcej gadał, bo jak mówię, to co wczoraj Trzaskowski opowiadał w Lublinie o Trumpie, to powiem szczerze, ja się dziwię, że to audytorium jeszcze tam siedzi i tych bredni słucha. Oni jednego dnia mówią, że koń ma 6 nóg, a drugiego, że 8. Bądźmy jak Donald Trump, powiedział Rafał Trzaskowski, ten sam, który z młodym panem Soroszem tak niedawno się fotografował. Emil Leniec, jak rozumie tę dwoistość myśli i słów Donalda Tuska, czyli po prostu kłamstwa. Najpierw kłamstwa dotyczącego Trumpa, a potem kłamstwa dotyczącego własnego kłamstwa. Donald Tusk to jest taka polska Kamala Harris. Jeśli ktoś nie widział, przepraszam. Panie Emilu, przepraszam, to jeśli ktoś nie widział, może ktoś nie widział, to pokażmy, jak wyglądało to zaprzeczenie temu, że wcześniej na temat Donalda Trumpa Donald Tusk kłamał. Proszę bardzo. To pytanie nie dotyczyło wypowiedzi ministra Błaszczaka, byłego ministra Błaszczaka, tylko pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Kiedy usłyszeliśmy, że nie tylko Donald Trump, który moim zdaniem ma małe szanse wygrania kolejnych wyborów,
Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Emil Leniecki. Donald Tusk jest mitomanem. Mamy w Polsce premiera, który jest patologicznym kłamcą, ale to już chyba wszyscy wiemy. Natomiast jest człowiekiem, który nie ma wizji. Tak jak Kamala Harris w Stanach Zjednoczonych, nie ma zupełnie żadnej wizji bez Kaczyńskiego, bez PiSu. On praktycznie nie istnieje, bo jego cały potencjał polityczny to jest wyłącznie hejt i nienawiść do drugiej strony. A my powinniśmy się skupić na tym, co mamy do zaoferowania. Czyli jesteśmy 20. gospodarką świata, najbogatszą. Stawiamy sobie cel, żebyśmy byli 15. gospodarką. Chcemy mieć inwestycje strategiczne, jak centralny port komunikacyjny, jak małe reaktory atomowe, SMR-y. I chcemy mieć dostęp do nuclear sharing, tak, żeby w Polsce stacjonowały też głowice nuklearne. I my musimy stawiać sobie takie cele i pokazywać jakąś wizję Polski w tym kontekście właśnie, w którym się znaleźliśmy. A jeśli chodzi o Donalda Tuska, no to Tusk, you are fired. No kto jak kto, ale Tusk nie powinien sugerować, że przywódca może być obcym agentem. Ja nie... No nie, to są słowa i fikołki zupełnie niebywałe. To może na koniec jeszcze Maja Trzewiecka. Kiedy przyglądałam się zarówno tweetom premiera Tuska, jak i tweetom ministra Sikorskiego na temat prezydenta Donalda Trumpa, no oczywiście tym tweetom, które były napisane w trakcie kampanii wyborczej, czy jeszcze przed kampanią wyborczą, nie tymi, które już zostały napisane wczoraj na przykład, no to wpisałam sobie takie określenia, takie epitety jak agent Rosji, człowiek Kremla w Białym Domu, szarlatan, protofaszysta. I zastanówmy się, co by było, gdyby ktoś z opcji prawicowej w Polsce nazwał jakimiś podobnymi określeniami opcji, na przykład Kamale Harris, albo by użył takich określeń wobec Joe Bidena, byłego prezydenta, jeszcze w sumie nadal prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale prezydenta, który już pakuje tak na razie swoje walizy z Białego Domu. No to zastanówmy się, co to by wtedy było? Jaki to byłby krzyk? Jakie rozdzieranie szat? Jakie po prostu rzucanie się, że tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych został obrażony przez polskiego polityka, że jak on tak śmiał, jak on tak mógł. A jakoś nie widzieliśmy takiej reakcji, kiedy jakiś tam Radek Sikorski, sołtys Chobielina, się ośmielił i rzucił takimi określeniami w stronę Donalda Trumpa. No, co do Radka Sikorskiego, pana ministra Sikorskiego, to mogę powiedzieć tyle, że dzisiaj akurat Uniwersytet Gdański, mój Uniwersytet Gdański, gości tego ministra, tego dyplomatę wielkiego. No i będzie spotkanie otwarte, na którym mam nadzieję, że uda mi się dopchać do głosu i zadać pytanie. Między innymi o to, jak się czuje pan minister z tym, że szerzył ruską propagandę, oskarżając Rosję o spowodowanie wybuchu na Nord Streamie. Czy też no właśnie o te wypowiedzi, jak się teraz do nich odniesie i jak z tym się czuje, że w ten sposób określał polityka, któremu teraz próbuje się podlizać. Czekamy na zwrotną informację po spotkaniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Z nami byli Maja Drzewiecka, dziękuję bardzo, Emil Leniec, dziękuję uprzejmie, Marian Kowalski, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, przyglądamy się tej kampanii wyborczej, która już za nami. W tej chwili rozpoczyna się okres
Amerykanie mówią na to transition, przygotowuje się w tej chwili nowa administracja, jest wskazana nowa szefowa personelu, tak to się tłumaczy, szefowa personelu Białego Domu. To jest de facto osoba kierująca bezpośrednio zapleczem Donalda Trumpa, to osoba, która prowadziła jego wszystkie trzy kampanie wyborcze i tę zwycięską, i tą i tę przegraną, również tą zwycięską, tę zwycięską kampanię prowadziła właśnie ta pani. No i cóż mają dziś powiedzieć te lewicowe elity, które atakowały Donalda Trumpa za jego rzekomo zły stosunek do kobiet? Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych kobieta pełnić będzie tak ważne, być może kluczowe stanowisko w amerykańskiej administracji. Dziękuję bardzo Państwu za nasze spotkanie. Następny program jedziemy już z naszej ojczystej ziemi, ale raz jeszcze z tego miejsca apeluję do Państwa i powtarzam apel Tomasza Sakiewicza z programu Polityczna Kawa. Wszyscy ci, którzy w tej chwili oglądają program i zechcą wesprzeć naszą stację NAS kwotą 50 zł, istotną, ważną kwotą, która pozwoli nam budować dalej tę stację. Zrobiliśmy dwa dni temu po raz kolejny to, co obiecaliśmy, co osobiście obiecałem Państwu w pierwszym albo drugim programie na antenie Republiki po 8 latach przerwy, że pokonamy TVN24. To zdarzyło się już dwukrotnie. Pobiliśmy nasz rekord oglądalności dwa dni temu, ale w tej chwili naszym celem jest stworzenie takiej sytuacji na stałe, żebyśmy na stałe byli najsilniejszą telewizją informacyjną w Polsce, a już teraz rozpoczynamy pracę, zresztą trwającą już od jakiegoś czasu, nad stworzeniem pewnego międzynarodowego porozumienia po to, żeby ten głos zdrowego rozsądku, głos partii zdrowego rozsądku, partii ponadpolitycznej był słyszalny i żeby mógł przeciwstawiać się tym globalistycznym, temu globalistycznemu szaleństwu, szaleństwu ideologii gender, czy tam woke, jak to się nazywa, temu szaleństwu klimatycznemu, temu szaleństwu, zgodnie z którym no właśnie mamy się wstydzić tego, że jesteśmy my, Polacy, polskimi patriotami, a Amerykanie amerykańskimi. To rzecz, której należy się przeciwstawić i mamy w tym bardzo ważną rzecz do zrobienia, ale przede wszystkim naszym najważniejszym zadaniem jest obronienie Polski, a Polski trzeba będzie bronić przez najbliższe miesiące. Wybory prezydenckie w Polsce nie mogą odbyć się bez dużego, silnego, technologicznie zaawansowanego, nowoczesnego medium, które patrzeć będzie na ręce ludziom, którzy otwarcie mówią, że państwo polskie chcą zlikwidować, bo ono może rozpłynąć się w jakiejś europejskiej magnie. My się na to nie zgadzamy. Jeśli państwo się również na to nie zgadzają, to bardzo o to wsparcie prosimy. My te pieniądze inwestujemy w najnowocześniejszą telewizję w Polsce, telewizję, która jest naszym wspólnym domem wolnego słowa. Bardzo o to wsparcie prosimy, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie zrealizować ten wielki cel, tę wielką podróż i zrealizować to, co obiecałem. My ich pokonamy. My ich pokonamy na stałe, na wielu różnych frontach, nie tylko na tym froncie medialnym, ale to jest pierwszy krok. Bardzo o to prosimy. Pozdrawiamy serdecznie z Palm Beach, gdzie na nasze studio z Palmy spadł kokos. Do zobaczenia. Proszę zostać z domem wolnego słowa. If things were done that worked for my life, just sugar that way, and thank my lucky stars to be living here today. Flags never stand for freedom, and they don't take that away.